Dzisiaj zrobili jedną rzecz, ponieważ chciałem, jak wiecie, ja uczę ludzi rozważać Pismo Święte. Jedną z takich najbardziej trudnych rzeczy dla chrześcijan jest wyciąganie prawidłowych wniosków z Pisma Świętego. Prawidłowych wniosków. I ja uczę ludzi rozważać Pismo Święte. Pewnie jak śledzicie to w internecie, to widzicie, przerobiliśmy cały list do Rzymian. I w ogóle będziemy przechodzić tak przez całą Biblię. Nie? Teraz kończymy list do Koryntian. Ja go dzisiaj tutaj skończę, ten list do Koryntian, dwa ostatnie rozdziały. Ale ja chcę wam coś pokazać. Chciałbym, żebyście się... Dlaczego tak chciałem zrobić? Bo chciałem, żebyście tą książkę potraktowali jak część waszego życia modlitewnego. Ja tak traktuję tą książkę. Moja Biblia, ona jest w dramatycznym stanie. To jest moja Biblia. Moje Biblie wszystkie tak kończą. Tak kończą moje Biblie. Wiecie, dlaczego tak kończą moje Biblie? Bo tak też kończą na przykład dresy, w których chodzę na siłownię, koszulki. Rozumiecie? Bo coś, czego się używa, to tak kończy. Ja nie wiem, ile już miałem Biblii. Wszystkie tak skończyły. Ona śmierdzi. Dopóki twoja Biblia pachnie, to znaczy, że ma bardzo mało kontaktu z potem na twoich rękach. Możesz rozpoznać swoje życie modlitewne po zapachu twojej Biblii. Chodzi o co? Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że ta książka została napisana w wyniku prowadzenia życia modlitewnego ludzi. Oni prowadzili życie modlitewne. Niektórzy sobie myślą, że Pismo Święte powstało w ten sposób, że sobie szedł jakiś tam człowiek i raptem Bóg go dotknął i przez niego coś tam zrobił. To jest nieprawda. Bóg mógł, zaznaczam, mógł się posłużyć tymi ludźmi z jednego powodu. Ponieważ oni mieli rozwinięte życie modlitewne. Każdy z tych ludzi. W innym wypadku Bóg nie byłby w stanie niczego przez tych ludzi zrobić. Ludziom się wydaje, że Bóg to może zrobić przez każdego coś. Gdyby tak było, to by nie było nas tak mało na tej ziemi. Rozumiecie? No tak nie jest. Jesteśmy ludźmi przebudzenia. Ta wspólnota też powstała dlatego, że jesteśmy ludźmi przebudzenia i interesuje nas przebudzenie. Co to oznacza, że interesuje nas przebudzenie? Możemy tu zapalić światło? Interesuje nas przebudzenie, to oznacza, że chcemy, żeby się przebudził Kościół. Bo przebudzenie, wiecie czego dotyczy? Kościoła. Przebudzenie nie dotyczy ludzi na świecie, bo ludzie na świecie nie mają się z czego budzić, bo oni są martwi. Trudno martwego obudzić. Martwego trzeba co? Ożywić. Musi być wskrzeszony z martwych. Stąd ludzi, którzy są w świecie, tak? Uznajemy za kogo? Za trupy. Każdy człowiek nienarodzony z Bożego Ducha to zombie. Każdy. Czy nam się to podoba, czy nie. I przez zombie Bóg nie działa. Bóg działa przez Kościół, więc nas interesuje przebudzenie Kościoła, aby Kościół mógł realnie wpłynąć na świat. Stąd przebudzenie. Interesuje nas przebudzenie. I ci ludzie tak naprawdę, którzy zostali użyci przez Ducha Świętego do tego, aby napisać tą książkę, to byli ludzie przebudzenia. Każdy z tych ludzi to był człowiek przebudzenia. Co tych ludzi łączyło ze sobą? Potężne życie modlitewne.
Ci ludzie mieli życie modlitewne, dlatego mogli być kanałem przepływu Bożego. Ludziom się wydaje, że można robić cokolwiek i być kanałem przepływu Bożego. Że można słuchać jakiejkolwiek muzyki, oglądać sobie ustawicznie telewizję, siedzieć w różnych dziwnych relacjach i że Bóg się będzie tobą posługiwał. Bóg się tobą nie będzie posługiwał, się nie nadajesz do tego. Nie dlatego, że On cię nie kocha, tylko dlatego, że się nie nadajesz po prostu. Rozumiesz? Po prostu w tym momencie człowiek się nie nadaje. Tak jak pewne narzędzia się nie nadają do różnych rzeczy, na przykład nie można, nie wiem, powiedzmy wiertarką zrobić jakiejś delikatnej pracy. Prawda? Ja kiedyś jak byłem debilem i nie znałem Jezusa, to ja skręcałem meble wiertarką. Niszczyłem te meble. Ja włożyłem w wiertarkę bit taki, którym się wkręca śrubki i po prostu wkręcałem śrubki tak, rozumiesz o co tu chodzi, tak wkręcałem, że niszczyłem te ściany. Tak? Mój teść powiedział, że w życiu z takim debilem nie skręcam meble. Bo to było nienormalne. To było złe użycie narzędzia. Prawda? Bo te narzędzie się inaczej, te narzędzie się nie nadawało do tego. Jeżeli nie mamy życia modlitewnego, to nie można przez nas działać. My się nie nadajemy do tego. Możemy mieć dobre chęci, możemy być mega otwarci, mówić Panie, użyj mnie i tak dalej. Ale to życie modlitewne doprowadzi do tego, że ten świat przestanie robić zamieszanie w Twojej głowie. W ogóle przestanie robić zamieszanie w Twojej głowie. Ten świat stanie się dla Ciebie zbiorowiskiem pacjentów. Pacjentów. Będziesz się rozglądał jak lekarz. Będziesz patrzył, jak kogo wyleczyć. I święty Paweł, który napisał obydwa listy do Koryntian, był człowiekiem modlitwy. To był człowiek modlitwy. Wiecie, jego życie, a najbardziej, jeśli mógłbym powiedzieć, z jakim człowiekiem się utożsamiam z Pisma Świętego, za wyjątkiem Jezusa, to jest święty Paweł. Takie jest moje osobiste, tak jest, ja tak czuję, ja tak mam, jestem Pawłowy. Święty Paweł, jak zaczynał swoją służbę, to wiecie, co zrobił na początku? Przez 3 lata siedział u Arabów, tak? I dzień i noc szukał Boga. To było po jego nawróceniu. On, zanim poszedł w służbę, ten człowiek zbudował silne życie modlitewne. Silne życie modlitewne. Silne życie modlitewne. Wiecie, że silne życie modlitewne doprowadziło na przykład mnie do tego, że jestem w stanie wszystko zaczynać od nowa lustro. W ogóle wszystko. Kościoły, rodzinę, ojcostwo, wszystko. Na przykład. Ja w ogóle nie ma we mnie negatywizmu. W ogóle. I w Pawle nie było negatywizmu. Święty Paweł, on był człowiekiem modlitwy. Chciałbym, żebyście też, kiedy będziemy rozważać teraz te ostatnie dwa rozdziały, żebyście przyglądali się Pawłowi pod kątem tego, w jaki sposób ten człowiek sięgnął po różnorakie objawienia. Dlaczego? Jak on to zrobił? A pamiętajmy, był taki jak my. On się nie różnił niczym od nas. Nie był specjalnym wybrańcem Boga. Bóg nie ma wybrańców. Jak ja słyszę czasami, jak w różnych ludziach mówią, tego Pan go wybrał, tego tam wybrał, proszę Ciebie, Bóg nikogo nie wybrał. Tak nie działa. Rozumiesz? Nie wybrał nikogo na szczególnego swojego pomazańca. Boga też nie wybrał. Paweł postanowił, że będzie spędzał czas z Bogiem, tak? Do takiego stopnia, że stanie się użytecznym narzędziem. On takie coś zrobił, powiedział, ja to zrobię. I nie interesuje mnie w ogóle, co inni o tym pomyślą. Nie wiem, czy wy zauważyliście, że święty Paweł w konsekwencji wystąpił przeciwko wszystkim, łącznie z większością apostołów. Zauważyliście to? Ten człowiek wystąpił
przeciwko wszystkim. On nie tolerował niczego, co nie było prawdą. Święty Paweł taki był. Jak to jest możliwe? W ogóle jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że człowiek, który nie chodził z Jezusem osobiście, który nie znał Jezusa osobiście, tak? Był w stanie do tego stanu, do tego stopnia przyjąć objawienia Boże. Jak to się w ogóle wydarzyło? Przez życie modlitewne. Ten człowiek miał życie modlitewne. Ja chciałbym, żebyśmy z tej perspektywy przyjrzeli się temu, co Paweł mówił. 15 i 16 rozdział, poprzyglądamy się tym rzeczom. I święty Paweł mówi, a przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. Co on robi? On przypomina ludziom Ewangelię. On ją przypomina. Dlaczego on ją przypomina? Czemu się przypomina Ewangelię? Wiecie, wielu ludzi mówi, a ja już miałem głoszoną Ewangelię. Ale Ewangelię się przypomina. On przypomina Ewangelię, którą zwiastował i którą oni przyjęli i w której trwają. Dlaczego on ją przypomina? Dlatego, że Ewangelia jest czymś takim, co musi być ludziom przypominane co pewien czas. Co pewien czas się przypomina Ewangelia. Dlaczego? Dlatego, że nasza pamięć jest zawodna. Ja się przyglądam rozwojowi wielu chrześcijan i ja widzę, jak oni się rozwijają. I to jest coś takiego, że oni idą prosto i w pewnym momencie jest skos i zaczynają iść w bok. I wiecie, co się dzieje? Przypominana Ewangelia powoduje, że oni z powrotem wchodzą na to. Przypominam im Ewangelię. Przypominam im Ewangelię. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie. Ciekawe objawienie. Zobaczcie, co Paweł mówi. Zbawieni przez nią jesteście, jeżeli ją zachowujecie. Czy to dotyczy twojego zbawienia wiecznego? To tego nie dotyczy. To nie dotyczy twojego pójścia do nieba. To dotyczy tego, w jaki sposób twoje zbawienie ma wpływ na dalsze twoje życie tutaj na ziemi. Jeżeli ty nie zachowujesz, tak, fundamentalnych zasad Bożych, to ty z nich nie korzystasz. To jest bardzo prosto. Dlaczego tylu chrześcijan pełnej Ewangelii jest chorych? Wiecie czemu? Ponieważ nie zachowują Ewangelii. Czemu tylu chrześcijan ma rozwałkę w życiu? Zastanówcie się teraz. Zobaczcie, to jest napisane. Przez którą też zbawieni jesteście, czyli uratowani, jeśli, to jest warunek, jeśli ją zachowujecie. Nam się wydaje, że jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha i to powoduje, tak, że wszystko nam w życiu się będzie układać. To czemu się nie układa? Jakieś fatu? Zobaczcie, to czemu się nie układa? No nie układa się z prostej przyczyny, że się nie zachowuje ewidentnych elementów Ewangelii. Bo się o niej zapomina. Rozumiecie? Bardzo łatwo zapominać o różnych rzeczach. Bardzo łatwo jest zapominać w perworze służby o różnych rzeczach. Ja znam ludzi, którzy niesamowicie służą, a zapomnieli wiele rzeczy. Tak? Ostatnio moja żona, o ile pamiętam, przypomniała coś takiemu jednemu pastorowi na spotkaniu. Przypomniała mu Ewangelii kawałek. Człowiek prowadzi dużą służbę. Ona przypomniała kawałek Ewangelii, bo to dotyczyło jego życia. Chodziło o to, że on się tam źle miał i Agata mu przypomniała. A on powiedział, o no, Agata, no, łatwo powiedzieć. Pastor. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem. I teraz w ogóle ciekawa historia. Paweł jest dla mnie też wzorem ewangelisty. To jest dla mnie pierwszy po Jezusie człowiek, który prawidłowo głosi Ewangelię. I on mówi, najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Zobaczcie, to jest w ogóle ciekawe, że zobaczcie, jakie my możemy wyciągać wnioski, kiedy my czytamy z Duchem Świętym Pismo Święte.
co jest najpierw w Ewangelii? Co jest główną, co jest głównym czpieniem uderzenia tego, co głosimy? Że Chrystus umarł za nas, za nasze grzechy, tak? Według Pisma. Że to jest potwierdzone w Pismach. To jest potwierdzone w Pismach. To jest potwierdzone w Pismach. Mamy 600 parę informacji w Starym Testamencie o tym, co się miało wydarzyć na krzyżu Golgoty. Ja wczoraj zamieściłem w internecie taką informację na temat Mahometa. Wiecie, że Mahomet to był chory psychicznie człowiek. Mahomet był chory psychicznie. Ja tylko po krótkiej analizie życia Mahometa jestem w stanie stwierdzić, że to był człowiek, który miał paranoję, miał osobowość schizoidalną, tak? Funkcjonował w borderline i miał padaczkę. I ten kretyn, rozumiecie? To kretyn. On utworzył ruch, który to ruch dzisiaj wysadza budynki w powietrze. Zgadnijcie, dlaczego ten ruch wysadza budynki w powietrze. Bo u korzenia tego ruchu, tak, był silnie zaburzony psychicznie i zdemonizowany człowiek. Debil. Mahomet. Tak? Który sypiał z 9-letnimi dziewczynkami. Debil. Rozumiecie? Zobaczcie, jak się to się różni od kwintesencji Ewangelii w ogóle. Potwierdzonej w kilkuset, tak, informacjach na przestrzeni 1500 lat przed przyjściem Jezusa. Co święty Paweł mówi? Paweł mówi, ja to, co głoszę, to opieram na proroczych faktach. Dlaczego możemy głosić w pełni Ewangelię? Możemy być pewni, że tylko my mamy rację. Ja do ludzi mówię, tylko ja mam rację, nikt więcej. Nie ma innych dróg. Jest jedna droga, na imię jej Jezus. Wszystko inne to jest ściema. Tak. Ale patrzcie, ten początek Ewangelii. Paweł mówi, najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, tylko to, co go uratowało, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Sprawa grzechu jest załatwiona. Jest to potwierdzone proroczo przez tysiące lat uwalnianych proroków. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według Pism. Czyli zobaczcie, na czym ten Paweł cały czas się opiera. To jest człowiek Pisma, zauważyliście to? To jest człowiek Pisma. Według Pism. Tak? Mówi, tak było napisane i tak się stało. Napisane, że się urodzi w Betlejemie, tak? I się urodził w Betlejemie. Tak? 500 lat wcześniej napisali, że się urodzi w Betlejemie i się urodził w Betlejemie. 500 lat wcześniej napisali, że się urodzi z dziewicy, się z dziewicy urodził. Takie numery wywalił. Rozumiesz? Według Pism. I że został pogrzebany, na trzeciego powstał zmartwychwzbudzony według Pism. I że ukazał się Kefasowi, potem 12, czyli on mówi, że on się ukazał ludziom, czyli mówi o świadectwie, prawda? Potem okazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Paweł, zaznaczam, twórca Ewangelii Sukcesu. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów. I nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną, czy więc ja, czy oni, to samo powiadamy i tak uwierzyliście. Co Paweł pokazuje nam? Paweł ma, jaki Paweł ma stosunek wobec siebie? Paweł stosunek wobec swojej duszy ma, wiecie jaki? Krytyczny. Krytyczny. Mi się chce śmiać z ludzi w kościele różnych, którzy uważają, że nie muszą mieć krytycznego stosunku do dusz swoich. Ja mam cały czas krytyczny stosunek do swojej duszy. Co w ogóle nie dotyczy mojego poniżenia. Ja wiem, że mój duch króluje wraz z Chrystusem w okręgach niebieskich. Ja to wiem. I Paweł to wiedział. I Paweł to głosił. A Paweł też wiedział, że jego psychika, tak? Jest nadal w procesie wyprowadzenia z kanału.
I Paweł wiedział, co przez swoją zaburzoną psychikę zrobił do tej pory. On się tym nie potępiał. Jego to nie obciążało. Ale on wiedział, że jest w procesie. Wiecie, dlaczego kocham Pawła? Bo Paweł wiedział, że jest w procesie. Co też nam pokazuje, tak, że bycie w procesie przemiany naszych umysłów, zmiany naszych emocji jest normalną sprawą. To jest rzecz normalna. Jedyny niezaburzony w Piśmie Świętym to Jezus. Reszta wszystkich ludzi to są ludzie, którzy mieli pogmatwane dusze, tylko że Paweł potrafił o tym mówić. I teraz co Paweł dalej mówi? Że ja nie jestem godzien nazywać się potem, gdyż prześladowałem oczy Boże, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Czyli on odgórnie uznaje łaskę, tak? Jako pewnego rodzaju rzecz twórczą. On uznaje łaskę jako rzecz twórczą. Co Paweł, czego Paweł nas uczy? Że łaska jest tym, co nam mówi o nas wszystko. Czyli Paweł określa siebie przez łaskę. Paweł nie określa siebie przez to, jak on się czuje. Na przykład wielu chrześcijan mówią, ja nie jestem zdolny, żeby te rzeczy robić, jeszcze nie jestem gotów, jeszcze nie jestem taki czy inny. A Paweł mówi, ja jestem zaburzony, ale z łaski jestem apostołem, a więc głoszę Ewangelię. Zobaczcie, co ten człowiek robi. Pokazuje nam, na czym polega, tak, tożsamość na podstawie łaski. Tożsamość na podstawie łaski. Czyli znam siebie, tak, takim, jakim mnie Chrystus objawił. Jak się narodziłem z Bożego Ducha, zacząłem szukać, tak, siebie. Jaki ja jestem, Panie? Bo ja nie wiem. Teraz mi objaw, jaki ja jestem, kto ja jestem, do czego ja jestem, a w czym ja dobry jestem, Boże, tak? A w czym w ogóle moja dusza jest gówno warta? W czym? Pokaż mi. Z łaski. Ja Cię wiem, kim ja jestem z łaski. Dzisiaj może koło mnie przysiąść diabeł i mnie tłumaczyć różne rzeczy i mnie w ogóle nie interesuje, co on do mnie mówi. Dlaczego? Bo ja wiem, kim ja jestem, ale na jakiej podstawie ja wiem? Nie na podstawie moich dywagacji, przemyśleń czy odczuć, tylko na podstawie łaski. Ja wiem, co o mnie powiedział Bóg. A to, co o mnie powiedział Bóg, jest nadrzędne. Tak? Jak ktoś jest brzydki na przykład i Bóg powie, jesteś ładny, to do tej pory, tak, określasz siebie, że jesteś ładny z łaski. Ładny jestem. Rozumiesz? Dlaczego? Mam łaskę. Ktoś powie, ale ty jesteś brzydki. Ale ty się tak... To ty masz takie zdanie. Ty mnie oglądasz, a ja wiem, jaki ja jestem. Bo Bóg powiedział do mnie, że jestem ładny. Jak Bóg do mnie powiedział, że idę do nieba, bo uwierzyłem w Jezusa, to nawet kiedy ja padam na pysk w grzech, ja wiem, że idę do nieba. Zgadza się? To jest proste. Bóg tak powiedział. Jeżeli masz inne zdanie niż Bóg, to jest pycha. Rozumiesz? Nie musisz rozumieć rzeczy. Istotą rzeczy jest to, że musisz to przyjąć. Z łaski jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna. Czyli okazuje się, że łaska jest w stanie, jest w życiu człowieka w stanie być daremna. Czyli można mieć problem z realizacją łaski. Jest napisane, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czyli Paweł tutaj pokazuje wyraźnie, że łaska Boża, która jest nam dana, jest łaską, którą my współpracujemy. Czyli my otrzymujemy coś od Boga i my współpracujemy. Paweł mówi, ja otrzymałem od Boga. Otrzymałem od Boga nowe narodzenie, otrzymałem od Boga służbę, otrzymałem od Boga namaszczenie i zacząłem z tym współpracować. Ja dzisiaj mam to, co mam w życiu, dlatego że ja współpracuję z Bogiem w tym temacie, który dostałem od Niego. Współpracuję z Bogiem. Ja pamiętam, że kiedy my niecałe 5 lat temu zaczynaliśmy funkcjonowanie zespołu apostolskiego, zaczynaliśmy budować kościoły w Polsce. Zaczęliśmy też w międzyczasie 2,5 roku temu kościół w Warszawie.
to wszystkie jakby informacje naturalne mówiły, że nam się nie może powieść. Wiecie, my jesteśmy w Polsce jedynym ruchem, tak? Jedynym ruchem, który jest związany z gloryfikacją prawdy. Wiecie, że to jest bardzo, jakby wybraliśmy coś, co jest chyba najtrudniejszą rzeczą, na czym się buduje Kościół. Wybraliśmy prawdę. To znaczy, że my torpedujemy każdą formę kłamstwa, tak? I wiecie, na co liczymy? Że będą się wokół nas znajdować ludzie, którzy też tak myślą jak my. I o co chodzi? Ludzi, którzy myślą w ten sam sposób, tak? Jest mniej. A więc my wybraliśmy, że będziemy budować kościoły z mniejszości, mniejszościowe kościoły. I zamierzamy budować kościoły z mniejszości, rozumiecie? Które będą większością konsekwencji. Wiecie, to jest bardzo trudna rzecz. Żeby tak budować. To jest coś takiego, jakbyś na przykład założył sklep. Założyłbyś sklep sobie tutaj w Holandii, ale byś podjął pewne takie decyzje, że w moim sklepie, tak, będzie tylko i wyłącznie zdrowa żywność. Wiesz, że się ograniczysz wtedy. Ty pewnych produktów w ogóle nie będziesz mógł w swoim sklepie sprzedawać. Mam takich znajomych w jednym mieście w Warszawie, przynajmniej nie w Warszawie, tylko w Polsce, i oni mają restaurację. I ich restauracja jest jedną z najlepszych restauracji w mieście. Ale co się dzieje w tej restauracji? Oni na przykład jako być może jedyni nie biorą produktów od hurtowników. Oni na przykład mają kurczaka, jeden rodzaj tam, jeżeli chodzi o drób, to mają tylko kurczaka jakiś tam, bo mają bardzo mało potraw w tej restauracji. A na przykład to musi być zawsze ekologiczna kura. Oni wina sprowadzają z Austrii, z ekologicznych, małych winnic. Wiecie, jak oni jadą do Austrii, opowiadała mi ta kobieta, jak mówi, jedziemy do Austrii i wybieramy na targach winnych naszych sprzedawców tego wina, od kogo kupimy to wino, to mówi, ja patrzę po tym, jak wyglądają ręce tych ludzi, bierzemy od starych, spracowanych rolników, którzy mają małe winnice. Te wina są droższe dużo. Wiecie, dlatego, że jak ktoś ma małą winnicę, to on mało tego wina robi. Ale oni dzisiaj są na siódmym miejscu w całym mieście ze wszystkich restauracji, a restauracji w tym mieście jest około 1500. Oni są na siódmym miejscu, a przez kilka lat byli na pierwszym miejscu. Wiecie, dlaczego dzisiaj są na siódmym? Dlatego, że restauratorzy w tym mieście zaczęli ich bojkotować, nie? No, a to są takie punkty, które się dają jednym drugim. Zaczęli bojkotować, ale i na przykład między innymi dlatego, że oni nie chcieli brać przeterminowanej żywności. Oni nie chcieli brać byle czego. Oni zawsze mówili, w naszej restauracji, tak? Jak coś zjesz, tak? To na pewno to ci się przysłuży. Wiecie, i oni, okazuje się, że wcale nie mają aż tak dużo klientów, nie? Tylko zrobili sobie niesamowitą klientelę. Tam do nich ludzie przysyłają taksówki po jedzenie. Czy to jest mniejszościowa restauracja, która obsługuje większość. To jest w ogóle niesamowite zjawisko. Wiecie, święty Paweł, on uczy nas, że łaska Boża, tak, jest czymś, z czym się współpracuje. My musimy współpracować z łaską. Współpracować. Współdziałać. To nie ma takiego czegoś, że ty masz łaskę i ci się będzie w życiu wiodło. To jest nieprawda. Z łaską się współpracuje. To nie tak, że my przyszliśmy do Jezusa i ta łaska, ona po prostu sobie w nas działa, a my z nią nie współdziałamy i ona sobie działa. To bzdura jest. Ja od 2001 roku, kiedy przyszedłem do Jezusa, ustawicznie współpracuję z łaską Bożą. Wychodzę z kompromisów. Rozumiesz? Wychodzę z kompromisów. Nie robię różnych rzeczy. Nie mam różnych znajomości, nie mam różnych kontaktów. Z pewnymi ludźmi nie spędzam czasu w ogóle. Współpracuję z łaską i wtedy ta łaska działa. Bo inaczej to ona nie działa.
Nam się wydaje, że ona działa, bo wiecie, my jesteśmy też mistrzami w tym, żeby sobie wmówić coś. Chrześcijanie w ogóle są mistrzowi. Pan jest ze mną. Ja mówię, no pokaż mi sukcesy swoje. Jak taki Pan jest z tobą. Wiecie, ja się śmieję, jak ludzie mnie szykanują i tam mówią w ogóle różne rzeczy. Ja mówię, ale pokaż mi tę twoją służbę. Nie? No to pokaż, jakie ty tam masz działania, tak? Pokaż, co ty robisz, wiesz. Prawdopodobnie tylko siedzisz w internecie, jesteś w stanie jakby pokazywać rzeczy, z którymi ty się nie zgadzasz, tak? Wiecie, my uczymy ludzi współpracować z łaską. I na przykład, kiedy w Warszawie 2,5 roku temu zaczęliśmy kościół, dzisiaj ten kościół przekracza 100 ludzi, tam kilkadziesiąt osób jest w czynnej służbie już. Cały czas ludzie są w służbie i tych ludzi przybywa, przybywa, przybywa. W każdy piątek już są trzy niezależne grupy ewangelizacyjne, w ogóle niezależne od siebie. Są w różnych miejscach Warszawy, ludzie chodzą do szpitali, ludzie się angażują we wstawiennictwo, zakładają biznesy, żeby szerzyć królestwo, robią różne rzeczy. Uczymy ich współpracować z łaską, mówimy, łaska jest wam dana i zacznijcie teraz z nią współpracować. I Paweł był człowiekiem, który tego uczył. On sam tego doświadczał i sam tego uczył. Stąd też on nie musiał się spinać, aby życie modlitewne rozwinął. Rozumiecie? Bo on mówi, nie ja wszakże działam, lecz łaska, która jest w mnie. Ja tylko z nią współpracuję, jakby podłączam się pod tą całą maszynę. I on zaczyna swój kolejny wykład na temat zmartwychwstania. I mówi, a jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Już w tamtym czasie były informacje, że nie ma zmartwychwstania. Rozumiem, że to jest ściema. To zmartwychwstanie to nie. Rozumiecie? Dzisiaj coraz większej ilości kościołów te tematy są odłożone na bok. Po prostu. Ludzie żyją ziemią. Ziemią. Nie rozumiejąc, że ziemia to jest tylko przejścióweczka. Chrześcijanie się boją śmierci. Rozwolnienie mają o człowieku, jak śmierć do nich przychodzi. Rozumiesz? A powinni się cieszyć. Jak puściliśmy na ewangelizację w Warszawie piosenkę taką, anielski orszak niech twą duszę przyjmie, tylko w rytmie, proszę ciebie, dance. Rozumiesz? Nie dance, tylko techno. O, w techno puściliśmy. Takie zgorszenie, że człowieku mało na rzęsach nie chodzi. A ja z czego tu się martwi? Śmierć jest zyskiem. Śmierć to zysk. To jest dobry interes dla każdego chrześcijanina. Kurczę, zobaczcie, co się dzieje. Paweł mówi, ale zobaczcie, bo nie, dlaczego nie mówili, że zmartwychwstania nie ma? Tak? Bo to już były te pierwsze ruchy, tak? Które miały kierować ludzkie oczy na życie ziemskie. Wiecie, ja głoszę typową prosperity. Ja głoszę Ewangelię sukcesu, realną Ewangelię, bo ja wierzę w Ewangelię sukcesu. Natomiast ja cały czas twierdzę, że my na ziemi jesteśmy tylko na chwilę i Paweł to twierdził. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne. Daremna też wasza wiara. Czyli Paweł mówi, to w ogóle nie ma sensu. Jeżeli zmartwychwstania nie ma. Jeżeli my żyjemy jedynie na tej ziemi życiem teraźniejszym, tak? To jest masakra, mówi. Wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczylibyśmy o Bogu, że Chrystus wzbudził go, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeżeli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach.
Paweł pokazuje, że w ogóle zmartwychwstanie jest w centrum chrześcijaństwa. To jest zmartwychwstanie jest w centrum. Jezus wstał z martwych w ciele. Mahomet nie wstał, Budda nie wstał, nikt nie wstał. Jezus wstał. Leżał w grobie i wyszedł. I w ten sposób, jako człowiek, zwyciężył śmierć. I śmierć nad chrześcijanami nie panuje. Więc możemy puszczać sobie anielski orszak, proszę Ciebie, i tańczyć. Rozumiesz? W ogóle o to tu chodzi. Jak ktoś jest, idzie, jak kogoś się tam chowa, robi się pogrzeb jego, to nie trzeba robić z tego wielkiego laru, tak jak to był narodzony z Bożego Ducha człowiek. A jak to nie był z Bożego Ducha narodzony człowiek, to i tak mu się nie pomoże w niczym. Dziękuję uprzejmie. Więc moje pytanie, tak? Skąd te całe załamanie? Ja rozumiem, że jesteśmy do kogoś tam przyzwyczajeni i to jest smutne, że ten człowiek jakoś odszedł, tak? Ale w konsekwencji musimy zrozumieć, tak? Że on jedynie będzie miał lepiej, jeśli jest narodzony z Bożego Ducha. Prawda? I to my mamy gorzej niż on, to on powinien płakać nad nami. W ogóle. Bo my dalej tu musimy siedzieć na tym marnym padole. Rozumiesz? Więc w ogóle nie, Paweł ma podejście do zmartwychwstania, w ogóle rozumiesz jak? Zmartwychwstanie jest centrum naszego życia. Jeżeli chrześcijanin przestaje bać się śmierci, przestaje bać się wszystkiego. Ja przestałem bać się śmierci i krok po kroku wszystkie moje lęki odeszły ode mnie. Ja się nie boję dzisiaj, nie boję się o stratę, nie boję się o to, o tamto, bo się śmierci nie boję. No, jak się śmierci przestajesz bać, to ci jest straszne na tym świecie, powiedz mi. Nic. Już ostatnie dwa dni oglądamy Piratów z Karaibów. Jakiś czas temu byliśmy z Sarą na ostatniej części w kinie na Piratów z Karaibów. I tam jest w ogóle ciekawa rzecz. Jack Sparrow walczy ze śmiercią. Walczy ze śmiercią, w ogóle stoi przed nim śmierć, tak? Której nie można zabić. A on mówi tak, daję ci ostatnią szansę, mówi. Poddaj się, a daruję ci życie. Czujesz? Jack Sparrow. Wiecie dlaczego? To jest straszny lebiega ten Jack Sparrow. Ale w ogóle ja się zastanawiam, Boże, dlaczego Ty mnie pociągasz do tego, żebym ja oglądał Piratów z Karaibów? To mnie kręci w tym rzeku Sparrow, to się chyba nie wymienia nawet. Wiecie co? Ten gość kurczę żyje z łaski. On nie ma prawa żyć. To co on w ogóle robi? To on w ogóle nagina rzeczywistość. I wiecie jak żyją ludzie z łaski? Naginając rzeczywistość. To jest taki kretyn. Tak? Ale on ma chorą wiarę. On ma chorą wiarę w szczęście w jego życiu. On uważa w ogóle, że go szczęście nie opuści nigdy. Tak? No nigdy go szczęście nie opuści. Co by nie było po prostu, nie? I to jest, dzieje się z człowiekiem, który postawił w swoim centrum zmartwychwstanie. Śmierć przestaje być dla niego jakimś problemem. Bo śmierć nie jest dla nas problemem. Rozumiecie? Śmierć nie jest problemem. Tego dzieci się powinno uczyć w chrześcijańskich domach od małego. Śmierć nie jest problemem. Zatem ci, którzy zasnęli w Chrystusie, także poginęli. Według tej filozofii, którą mieli tam w tamtym czasie chrześcijanie. I teraz taki kluczowy tutaj tekst Pawłowy. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania go. W ogóle wie, on mówi, kurczę. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Rozumiecie, co Paweł pokazuje? Paweł pokazuje głębokie objawienie, w jaki sposób Bóg załatwił śmierć, zatkał jej mordę. Jak przyszła śmierć na ziemię? Przez człowieka! I tylko człowiek
mógł zakończyć ten proces. Ten proces trwał od Adama do Chrystusa. Od momentu, kiedy Chrystus stał z martwych, każdy człowiek na ziemi ma możliwość oddać mu swoje życie i nie umrzeć. To prosta konstrukcja cepa. Rozumiecie, po co w ogóle tę Ewangelię głosimy? Ewangelię głosimy po to, żeby ludziom tyłki ratować od piekła. Nie musicie umierać. My stajemy na ulicach, nie musicie umierać. Nie musicie. Bo po co? Nie trzeba. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, w starym człowieku wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Więc każdy, kto przyjął Chrystusa, zostanie ożywiony. Każdy, kto przyjął Chrystusa, zostanie ożywiony. Tu jest też pokazana różnica natur. Jest różnica, jest natura Adamowa i natura Chrystusowa. Rozumiecie? Natura Adamowa i Chrystusowa. I Paweł to cały czas podkreśla, że natura Adamowa idzie do piekła, natura Chrystusowa idzie do nieba. Przyjęliśmy Chrystusa, dziękuję uprzejmie, zmieniła się nasza, co? Natura. Środek nam się zmienił. Taki haczyk nam tędy wyrósł, tak? I ten haczyk jest przez cały czas. Jesteśmy zahaczeni i podłączeni do Boga. I się nic nie może wydarzyć. Rozumiesz? Jak będziesz grzeszył, to sobie zrobisz piekło na ziemi. Ale haczyk ci się nie zniknie, ci haczyk. Jest pełno ludzi na tej ziemi, narodzonych z Bożego Ducha, którzy mają piekło na ziemi, natomiast haczyk nowego narodzenia cały czas tkwi na ich głowach i są podłączeni do niego. A każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. No tutaj Paweł opisuje, jak będzie wyglądało zmartwychwstanie. Ja nie będę tego opisywał, bo nie mamy na to czasu. Ja to zrobiłem w takim nauczaniu na temat zmartwychwstania w podstawach wiary chrześcijańskiej. W jaki sposób to funkcjonuje. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Tutaj Paweł pokazuje, jak on miał głębokie objawienie. On widział te rzeczy. Jeszcze raz przypominam, dlaczego on to widział? Miał życie modlitewne. On to widział, mówi, wy nawet nie wiecie, jaka jeszcze rewolucja tu nastąpi. To, co jest dzisiaj, to jest dopiero mały myk. Ten Jezus tu wróci i zrobi rewolucję na tej ziemi. Rewolucję w sferze psychofizycznej. Czy on tu wróci w ciele? I to w wielkim stylu. On wjedzie w Jeruzalem. On rozwali ten zafajdany meczet, co tam stoi. On tam zasiądzie na tronie. Rozumiecie? Czy to będzie rewolucja? Rewolucja będzie. To nie będzie małe przyjście, proszę Ciebie, gdzieś tam po kątach. Tak? To będzie wjazd. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Czyli widzimy tego Paweł ma objawionego Jezusa, który jest wojownikiem, który w ogóle prowadzi tych ludzi, tych swoich ludzi, jako armię pewnego rodzaju. Tak? A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Zobaczcie, to w ogóle jakie ma podejście do tego. Wróg. Jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Tak, w ogóle w śmierć, bo wiecie, że śmierć to jest duch. Tak? To się zniszczona będzie. Jak to zniszczyć śmierć? Co to w ogóle zrobić, tak? Jak to będzie wyglądać? A Paweł mówi, to tak będzie. Nie będzie istnieć formuła zgonu. W pewnym momencie. Czyli ja, wiecie, co to pokazuje? W ogóle, że my to żyjemy na jakimś etapie. To jest jakiś etap. My na etapie jakimś żyjemy. Wiecie, dlaczego ja sobie śmiało poczynam w życiu? Bo ja wiem, jakie zasady funkcjonują na tym etapie, w którym żyję. I sobie funkcjonuję według tych zasad. Jestem tak pewny tych zasad. Bo to jest jakiś etap. Poznałem ten etap. Żyję sobie na tym etapie i koniec. Ale jest jeszcze wiele innych etapów. Jest wiele innych etapów przed nami. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i
Sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Widzimy potężne objawienie, tak? Ujednolicenia osoby Boga. Szok. My dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy poruszają się w zrozumieniu Trójcy Świętej. Bo dla nas Bóg jest Trójjedyny i tak się nam objawił. I tak, i my tylko tak rozumiemy Boga, jako Ojca, Syna i Świętego Ducha. Ale w przyszłości, inaczej, w wieczności, tak? Będzie jeszcze inaczej. To wychodzi poza naszą w ogóle koncepcję umysłu. Bóg jest jeden. Tak? I tu widzimy Chrystusa poddanego Ojcu w ogóle, nie? Bo wiecie, bo wtedy nie będzie potrzeb już żadnych. My dzisiaj to mamy potrzeby. Dary duchowe, różne rzeczy. Kto nam będzie w przyszłości o darach duchowych rozmawiał, rozumiecie? O spotkaniach charyzmatycznych kto będzie rozmawiał? W ogóle nie będzie żadnej rozmowy, tak? To będzie człowiek w sposób fizyczny. Ty w nowym ciele, tak? Z Jezusem na czele, z mieczem w ręku, tak? Będziesz pruł demony. Rozumiesz? A aniołowie Boży będą, proszę Ciebie, wiązać diabła i utylizować go w ogóle. I to na Twoich oczach w ogóle. Rozumiem? To jest szok, trampka. UFO, przy tym to pestka. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają zbudzani, to co? To po co też dają się chrzcić za nich? Paweł tutaj, Paweł jest sarkastyczny. Wiecie, to w ogóle... sarkastyczny Żyd. Bo na głupotę głupotą odpowiadał. On cały czas im wbijał do głowy. No to co? Dajecie się chrzcić? Chrzcicie się? W imię Chrystusa, który nie wstał z martwych? Czyli w imieniu martwego się chrzcicie? Po co to robicie? W ogóle wiecie, on głupotę im wykazywał. Mówi, po co to robić? Ja myślę, w ogóle, bo Paweł się denerwował na nim. Rozumiecie? On był zagniewany. Bo to w ogóle dobrze jest być zagniewanym od czasu do czasu. Niektórzy ludzie to uciekają przed tym gniewem w ogóle. Ja im bliżej znam Boga, tym mniej przed gniewem uciekam. Rozumiecie? W ogóle nie uciekam przed gniewem. Bo gniew jest tak samo święty, jak każda inna rzecz. Tak? Problem jest, jak gniew z Twojego zaburzenia wychodzi. To jest problem. Ale jeżeli gniew nie wychodzi z Twojego zaburzenia, to jest tak samo święty, jak położenie życia za Tobą. No to jest sama konstrukcja. Ja nieraz powiadam, że jedyną realną odpowiedzią na niesprawiedliwość jest gniew. Proszę bardzo, jak reagujesz na niesprawiedliwość? Ho, ho, nikogo nie będzie go sądzać. O nie. Będziemy się gniewać. Teraz? Tak! Normalnie się zagniewam. I to będzie jedyna nasza reakcja prawidłowa. I Paweł się gniewał na nich. I Jezus też się gniewał. Dlatego te sarkazmy w ogóle Pawłowe. Tak? Ta uszczypliwość. Zobaczcie, chcę wam też pokazać w ogóle człowieczeństwo Pawła w tym wszystkim. Tak? Ten człowiek to nie jest jakaś bryła. Paweł czuje, Paweł myśli, Paweł jest emocjonalny. Tak? Podszydza z nich w ogóle z ich głupoty. Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Tak jak codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Paweł mówi, ja codziennie umieram. Czyli ja codziennie muszę się zderzyć, tak? Z jakąś formą śmierci. I coś, ponieważ kiedy idę za Bogiem, Paweł mówi, to ja się zderzam z różną formą śmierci. Tylko, że ta śmierć nade mną, co? Nie panuje. Ona nie może mnie ruszyć, nie może mnie dotknąć. Paweł już im pokazuje, że nieśmiertelność jest naszym działem tu na ziemi. Tak? Wiecie, że w ogóle tutaj na ziemi, jeżeli my nie zginiemy od prześladowań, a też na prześladowania to się zgodzić musimy, bo musimy chcieć być prześladowani. Rozumiesz? Musisz chcieć być prześladowany. Bo ci gwarantuję, że jeżeli nie będziesz głosił Ewangelii, rozumiesz? I będziesz takim
sympatycznym chrześcijaninem tutaj w Holandii, no nie, to cię żadne z prześladowania nie spotkają. Jakie cię prześladowania spotkają? Po prostu nie będziesz się wpierniczał w czyjejś sprawy, będzie wszystko w porządku. Tak? Nie będziesz robił popularnych grzechów takich jak innych, nie będziesz, powiedzmy, gdzieś tam się bujał, chlał, ćpał, gdzieś się łajdaczył, będzie wszystko w porządku. I tak, żadne prześladowania. Tutaj cię prześladowania jakieś spotkają? No proszę cię. Jakie to ci prześladowania? W Polsce na przykład straszne prześladowanie, napój ktoś na ciebie może. I powiedzie do ciebie, ty taki kretynie czy inny, ale prześladowania, nie? I proszę cię. Żadne prześladowania. Trzeba się zgodzić, tak? Trzeba się zgodzić na prześladowanie. Niektórzy to wyolbrzymiają rzeczy, ja się śmieję, siedzą przed internetem, rozumiesz? I w internecie tam, co byś zrobił? Czy ty byś stał w wieży, gdyby tam ktoś pistolet ci przystawił? I on mówi, to kretyn, wiesz o co chodzi? Siedzi tam człowieku przed tym netem i on mówi, co byś zrobił? No, co byś zrobił? I mówię, kurczę, człowieku, idź weź tubę, zacznij krzyczeć w innych językach, proszę ciebie. I zobaczymy, co wtedy. Mogę, i zrób sobie selfie, proszę ciebie, z podbitym okiem. Na arabską dzielnicę jeszcze iść na przykład. Zrób coś w tym, żebyś odczuł. Tak? Zobacz. Jeśli na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają zbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Paweł mówi, na co to prowadzić święte życie, jeśli nie ma zmartwychwstania? To lecimy do przodu i heja. Jaki sens, mówi, w ogóle uświęcenie? Jaki sens w ogóle walka o Ewangelię? Jaki sens kładzenie życia za Królestwo, jeśli nie ma tego nowego życia? Tylko wszystko to, co mamy, to jest to tutaj. To jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Wiesz o co chodzi? To po co? To nie ma sensu ofiary składać. Nie błądźcie, Paweł mówi. I to jest bardzo ważne duchowe objawienie. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Ja nieraz ludziom przytaczam to słowo. Mówię, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Mówię, przestań prowadzić złe rozmowy. Naucz się milczeć. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię. Tam byli ludzie po prostu, którzy siali różnego rodzaju zamęt. Ale powie ktoś, jak bywają zbudzeni umarli, w jakim ciele przychodzą? Niemądry. To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. Zobaczcie, jak to są głębokie objawienia Pawłowe. Niemądry. Paweł mówi, wszystko, co ma ożyć, najpierw musi umrzeć. Każda rzecz. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym, ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne jest ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie, czy ciała niebiańskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebiańskich, a inny ziemski. Inny jest blask słońca, inny blask księżyca, i inny jest blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Wiecie, Paweł zaczyna im wykazywać potężną różnicę, ponieważ tam się znalazła pewna grupa filozofów, tak, która mówiła, no dobrze, to jak my potem będziemy wyglądać, jak my będziemy funkcjonować, skoro ty już twierdzisz, że my będziemy mieli te realne zmartwychwstanie. Ja o tym też nie będę mówił, bo mówiłem na tym nauczaniu na temat zmartwychwstania. Więc bardzo proszę, przesłuchajcie tego, tam jest to wyjaśnione. Natomiast co ciekawego Paweł tutaj mówi? Paweł pokazuje, że są różnorakie formy ciała. Tak, aniołowie mają ciała swoje. Niektórzy myślą, że anioł nie ma ciała. No, anioł ma ciało. To jest ciało niebiańskie. To jest inne ciało. Na przykład w jakim ciele przyszedł Jezus na ziemię? W ludzkim. Tak? Urodził się jako fizyczne dziecko ludzkie. Potem umiera w wieku 33,5 roku i jak on powstaje z martwych? W jakim ciele on powstaje z martwych? Niebiańskim! Na przykład przechodzi przez drzwi fizycznie. Poszedł sobie do Emaus, szedł, zawinęli go z drogi, zaprosili do domu, prawda? Jest napisane, wyszedł mimo zamkniętych drzwi. Jezus przeniknął w tym ciele przez drzwi.
A co ciekawe, później w tym ciele on rybę je i mu nic nie wypada. Czyli okazuje się, że to jest inna konstrukcja, to jest coś, tak, czego my nie możemy ogarnąć naszym małym mózgiem. Mamy małe mózgi, znaczy mało ich używamy. Próbujemy ogarnąć ten temat. Nie ogarniemy ciał niebiańskich, to są inne ciała, będziemy mieli inne ciała. Inne ciała zupełnie, tak? I Paweł mówi, inne są ciała niebiańskie, inne ciała ziemskie. Na przykład wiecie, dlaczego aniołów nie widać? Anioła nie widać dlatego, że on się porusza szybciej niż światło. A nie dlatego, że ich tutaj nie ma. One tu są. Tylko ty, on musiałby się zatrzymać, żebyś ty anioła zobaczył. On jest szybszy niż światło. Czasami gdzieś na jakichś spotkaniach udaje się uchwycić byty anielskie, bo akurat stopklatka się wtedy w ogóle zaskoczy, kiedy była równo, jakby na jednym poziomie przepływu światła. Zaskoczy jest anioł z fotografii. Tak. Nie wiem, czy widzieliście to, jak z tej kamery w ogóle w Stanach, widzieliście to? Jak gość w ogóle przechodzi przez jezdnię i jedzie samochód, tak? I raptem jakieś światło przelatuje, tak? W postaci podobnej do ludzkiej i gościa zawija z jezdni i rzuca go z tym wózkiem gdzieś tam, że nie znika. I to kamera wyłapała. Widzicie, kamera techniczna, która zarejestrowała w ogóle, wiesz, ratunek anioła, kiedy anioł ratuje człowieka, nie? One są szybsze od światła, dlatego to jest ponad 300 tysięcy kilometrów na sekundę zasuwają, w ogóle rozumiesz to. I teraz, co się dzieje dalej? W księdze Ezechiela jest pokazane, że Bóg mówi coś, a anioł natychmiast wykonuje. To jest niesamowite, czyli jakby on jest tak szybki, tak, że Bóg kończy zdanie, tak, i na końcu zdania jest wykonanie pracy przez anioła. I to na przykład takie ciało. Takie ciało. Jezus w takim ciele się porusza w ogóle. Rozumiem? Porusza się między czasem, w czasie się porusza, w przestrzeni. Rozumiecie, jakie ciała, ale są ciała. I Paweł tłumaczy tym mundrkom tamtym, bo nie mówi, jakie będzie miał ciała, taki sam będę, jak jestem. Rozumiesz? No to chcę, żebyście zobaczyli, że Paweł się zderzał z takim debilizmem. Tak? Bo ja chcę, żebyś się nie dziwił, że ty się zderzasz z debilizmem dzisiaj. Nie dziw się. Bo ta choroba debilizmu toczy świat od lat. To Paweł nie miał inaczej. Nam dzisiaj jakieś tam rzeczy zarzucają, jakieś głupawki, tak? Natomiast Pawłowi też zarzucali. Tak? I on musiał jakoś na to odpowiadać. On też pokazuje, że jakby te ciała będą bardzo różne. Czyli chwała ciał będzie różna. I będzie jakby nasze życie tutaj na ziemi, nasz proces uświęcenia będzie też ściśle związany z jakością ciał, które my w przyszłości będziemy mieli. W ogóle ludzie sobie myślą, że tutaj jakkolwiek, bo mówią tak, no dobrze, to jak tutaj no, nie można odpaść od Pana, no to teraz to mogę sobie robić co chcę i będę sobie jak chciał, też do nieba pójdę i co? I tak będę miał, jak i ten, co całe życie tutaj się uświęcał. Ja mówię, no to tak samo nie będziesz miał, tak spokojnie. Będziesz miał ciut inaczej. Będziesz miał mniej sprawne ciało. Tak? Jest na przykład wielka różnica między na przykład, wiesz, 30-letnim małym Fiatem, który kosztuje tyle co para trampek, tak? A na przykład Ferrari Testarossa. Jest różnica między dwoma samochodami? Jest. Dwa samochody. Mój znajomy, który się zajmuje tylko naprawą Mercedesów, on mówi, że na przykład, tam coś wspomniałem mu na temat Fiata, no nie? On mówi, Fiat to nie jest samochód. To jest, mówi, materiał samochodopodobny. Wiesz, są samochody i elementy samochodopodobne. I teraz jest też różna jakość ciał i różny poziom chwały, którą będziemy mieli w niebie. Są różne rzeczy. Różny jest blask gwiazd. A? Różny. Tu nie chodzi o to, że się do piekła pójdzie. Tu chodzi o to, że będzie się na innym pułapie życiowym w niebie. I tylko Bóg wie, co to znaczy. Ale jest różnica. Dlatego nasze uświęcenie będzie nagrodzone. Dlatego jest potrzeba, by się uświęcać. Ja zawsze mówię, to nie jest kwestia, że idziemy do nieba. Bo do nieba idziemy i koniec.
Ale kwestia jest taka, że idziemy po nagrody jeszcze. Ja zaczynam ja naprawdę inwestuję w swoje życie. Wiecie, o co chodzi? Ja zamierzam w wieczności być ustawiony jak górnik po wypłacie. Takie jest moje zadanie. Ja zamierzam się ustawić. Bo Bóg powiedział, ustaw się, Artur. Buduj dobrą budowlę. Tak? Sprawdzimy to potem ogniem. Jak to przetrwa, Artur, to będziesz ustawiony na wieczność. Ja zamierzam tak żyć. Nie zamierzam żyć jak debil, proszę Ciebie, żeby potem, proszę Ciebie, odpalili ogień w niebie i moja chałupa spłonie, a ja dostanę jakoś, proszę Ciebie, kaprawe ciało, tak? I będę gdzieś tam na szarych tyłach, proszę Ciebie, juki nosił. Ja nie zamierzam. O. Ja zamierzam, mówię, tak jak tu jestem w komisjach, tak tam będę w komisjach. Takie mam założenie życiowe. I dla jednej to może być pycha, tak? A dla mnie to jest pokora. To jest mój klejnot. I taki był Paweł. Taki był Paweł. Mówi, idę po koronę. Mówi. Czeka na mnie korona. W ogóle Paweł mówi, idę, bo czeka na mnie korona. Mówi, w ogóle umarłbym już, ale jeszcze, mówi, z wami zostanę trochę, no mówi, ze względu na was. W ogóle już bym chętnie umarł. To był taki, to był Paweł z Tarsu właśnie. Mówi, nie wiem, co wybrać. W pewnym momencie. I to mnie kręci, i to mnie kręci, ale mówi, dobrze, zostanę jeszcze trochę z wami. Zobaczcie, on decydował, czy odchodzi, czy nie odchodzi. On decydował! Zobaczcie, to jest chodzenie na pułapie władzy, tak? I to też jest miłość. I to też jest brak lęku przed śmiercią. Rozumiecie? Bądźmy Pawłowi, bo to takie bliskie jest. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Zobaczcie, jakie tu zasady są pokazane. Te zasady funkcjonują w każdej dziedzinie tutaj na ziemi. Zaczynamy coś, tak? Cielesnego kończymy w systemie duchowym. Zaczyna się zawsze coś cielesnego. Zawsze coś się zaczyna cielesnego. Sieje się cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeśli jest ciało cielesne, jest też ciało duchowe. Tak? Paweł wyjaśnia im w ogóle jak chłopu na miedzy w ogóle, rozumiesz? I są, będziecie mieli duchowe ciała. A co to jest duchowe ciało? Bo nie, rozumiesz? Bo nie rozumieli tych rzeczy. Paweł mówi, no właśnie, to jest coś, czego ty nie rozumiesz, bo twierdzisz, że zmartwychwstania nie ma. To nie czaił bazy. Tak też napisano. Pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne. Potem dopiero duchowe. Zawsze jest to, co cielesne. Zawsze to, co cielesne. Jak my uczymy ludzi na przykład uwielbienia, na temat uwielbienia, mówię, zawsze to, co cielesne. Ja się nie pytam, ludzie przychodzą do kościoła, mówię, ja się nie pytam ciebie, czy ty chcesz uwielbiać Boga. Tak? Ja mówię, uwielbiaj Boga, ale ja nie czuję. Za godzinę poczujesz. Za godzinę poczujesz. Za godzinę Święty Duch będzie cię prowadził. Za godzinę nie będziesz chciał skończyć. Tak? Za godzinę. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Tak? Paweł pokazuje, że my cały czas funkcjonujemy w tych dwóch wymiarach. Jesteśmy z nieba i z ziemi. Jaki jest ziemski człowiek, tacy są ziemscy ludzie. Jaki jest niebiański człowiek, tacy są niebiańscy ludzie. Paweł pokazuje, że w naszej przyszłości nie będzie ziemskości w nas w ogóle i tylko niebiańskość zostanie. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Paweł pokazuje, że w żaden sposób, tak, cielesność, tak, nie ma miejsca bytowania w niebie. Nie ma tego, bo oni próbowali się zastanawiać, to dobrze, to jak ja będę tam, co ja tam będę robił? Mnie czasami ludzie pytają, którzy, no co ja będę robił w niebie? Ja mówię, nie będziesz zadawał głupich pytań, to jest na początku, tak, na 100%.
Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na głos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Czyli Paweł pokazuje, że będzie ta dwojaka forma. Jedni zostaną wzbudzeni z martwych, wezwani z krańców nieba, tak? A ci, którzy zostaną na ziemi, będą przemienieni podczas wielkiego porwania Kościoła. Przecież zobacz, skąd on te rzeczy brał. On je brał z objawienia. Z objawienia. Bo miał życie modlitewne. Albowiem to skażone musi przeoblec się w to, co nieskażone, żeby być na tym mieć tryumf ducha, a to śmiertelne musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to skażone przeoblecze się w to, co nieskażone i to śmiertelne przeoblecze się w to, co nieśmiertelne, wtedy wypełni się słowo napisane. Pochłonięta jest śmierć zwycięstwem. I Paweł pokazuje, że tryumf ducha, tak? Tryumf ducha, on będzie dopiero zupełny w momencie, kiedy to, co się nazywa dzisiaj, się zakończy. Dzisiaj, wiecie, przyjaciele, my wszyscy trwamy w pewnej formie konfliktu. To jest jakiś konflikt ciągle. Jesteśmy skonfliktowani. Najbardziej sami ze sobą. Zauważyliście? Masz odrodzonego ducha, tak? I popraną duszę, tak? Która się zmienia. I masz konflikt ciągle ze sobą. Ale w przyszłości nie będzie tego konfliktu. W ogóle nie będziemy mieli konfliktu w przyszłości. Rozumiecie? Żadnego konfliktu. I teraz Paweł do śmierci mówi. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo twoje? Gdzież jest o śmierci żądło twoje? Rozumiesz, to jest szyderstwo. No ale gdzie? No co mi możesz zrobić? No. Rozumiesz? Chyba Paweł staje twarzą twarz przed śmiercią. No co? Jak Jack Sparrow. I zobacz, i dalej. A żądłem śmierci jest grzech. Żądłem śmierci jest grzech. Czyli zobacz, Paweł mówi tak. Śmierć, ta konstrukcja duchowa, niszczy za pomocą grzechu, czyli błędu, tego harmateja, różnorakiego błędu. I teraz patrz, jak my tutaj na ziemi, w naszym ziemskim życiu, mamy być ludźmi, którzy nie będą dotykani przez różne formy śmierci, takie jak choroby, niemoce, bieda, patologie itd., itd. Jak? Chodzi o to, żeby wyeliminować ze śmierci żądło. Grzech jest żądłem, błąd jest żądłem śmierci. Rozumiecie, dlaczego tak ważne jest uświęcenie? Uświęcenie to nic innego jak eliminacja błędów z naszego życia. Wyeliminujesz błędy, śmierć cię nie może dotknąć tutaj. Ona w twoim duchu w ogóle cię nie może dotknąć, ale możemy zrobić jeszcze jeden myk i możemy być poza jej wpływem w sferze psychofizycznej. Czyli żadna forma śmierci nas nie dotknie. Czyli sobie z tej ziemi odejdziemy starzy, syci dni, zadowoleni, zaspokojeni, oglądający wnuki naszych wnuków. Na przykład. Można tak żyć. Bo żądłem śmierci jest grzech. I dalej, a mocą grzechu jest prawo. Paweł mówi. I w ogóle, i mówi tak, a więc jeżeli nie chcecie, to jest niesamowite, bo on im jako ten rabin rzuca, mówi, a chcecie wykręcić śmierć i żądło, to musicie chodzić w łasce, jak ja w łasce chodzę. I nie skupiać się na swoich możliwościach, uwarunkowaniach, naturalnych jakichś tam umiejętnościach i tak dalej, i tak dalej. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi, mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu, ponieważ co? Nagroda w niebie czeka. I kończy Paweł list do Koryntian tak. A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero, kiedy przyjdę, ale
Gdy przyjdę, poślę, a gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśli by uznano za wskazane, żebym ja się tam udał, pójdą za mną. Paweł zbierał pieniądze dla innych wierzących ludzi. W ogóle Paweł zbierał pieniądze na swoją służbę. Ja chcę też, żebyście zobaczyli bardzo ciekawą rzecz, bo w ogóle, jak słuchaliście moich wykładów na temat listu do Koryntian, Paweł w ogóle tam odpowiadał na szereg pytań różnych ludzi. Bo on tam w tym czasie jest w Efezie w ogóle, w Koryncie jest rozwałka, tak? Ludzie z jednej z grup domowych, ludzie, którzy się zbierali w domu u niejakiego Chloi, tak? Bo to był facet ten Chloja, tak? I oni u tego Chloi się tam zbierali, to przyszli do Pawła, do Efezu powiedzieć w ogóle, co tam się dzieje, jakie tam bagno jest w tym Koryncie, w ogóle nie. No i Paweł napisał listy do Koryntu, w ogóle dwa. No i teraz on zbiera też pieniądze. I w ogóle to jest ciekawe, bo oni mieli też pytania co do pieniędzy. I Paweł mówi do nich tak, że w ogóle pieniądze są czymś zupełnie normalnym. Ja się też się śmieję, jak zrobili w ogóle z pieniędzy religię różnego rodzaju. Tak? A Paweł mówi tak, zobaczcie, jak on do nich mówi tak. Pierwszego dnia w tygodniu macie poskładać pieniądze, przychodzę, zabieram kasę i idę. O tym, jak on z nimi gadał w ogóle, nie? A przyjdę do was, gdy przemierzę Macedonię, bo przez Macedonię będę przychodził. U was zaś być może zatrzymam się albo nawet przezimuję, abyście mnie wyprawili w drogę, dokądkolwiek pójdę. W ogóle zobaczcie, on miał takie powiedzieć, wyprawili mnie. On się jako prezent uważał w ogóle, wiecie. Zobaczcie, żebyście zaczęli, w jakiej on godności ducha chodził, ten człowiek, nie? On znał swoją wartość w duchu, tak? Nie chcę bowiem tym razem tylko przejazdem u was się zatrzymać, gdyż mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł u was pozostać, jeśli Pan pozwoli. A w Efezie zostanę aż do Zielonych Świąt, albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu. A gdyby przybył Tymoteusz, baczcie, żeby bez bojaźni przebywał u was, bo dzieło pańskie sprawuje jak i ja. Niechaj go więc nikt nie lekceważy, a wyprawcie go w drogę, w pokoju, aby przyszedł do mnie, bo czekam na niego z braćmi. A co do brata Apollosa, to bardzo go prosiłem, żeby poszedł do was z braćmi, ale w żaden sposób nie chciał tym razem pójść. Przyjdzie jednak, gdy czas temu będzie. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Zobaczcie, Paweł, on jest jak ojciec. On w ogóle nie wchodzi w konwenanse, on się tam nie pyta ich, co oni czują. Nie wiem, czy to zauważacie, w ogóle to ojciec jest, nie? Że apostolstwo to jest ojcostwo. To jest ojciec. On przychodzi i mówi, to w ogóle wy tam przyjdę Tymoteusza wyprawcie w drogę. Wyprawić w drogę, to znaczy oddajcie mu pieniądze, żeby on miał na służbę. Znaczy wyprawić go w drogę. Wyprawić w drogę to nie polegało na tym, wyprawiamy cię Tymoteuszu w drogę i z Bogiem. Tak. Tylko miał go zaopatrzyć. Wtedy się szło na przykład gdzieś miesiąc. I miesiąc trzeba było żyć. Rozumiesz? Zanim się doszło w drugie miejsce. To nie to, że dzisiaj w samolot, który ciebie 1000 kilometrów i ty jesteś, nie? W 2 godziny. Się miesiąc szło. Gdzieś tam. I teraz, co on robi, jako ten ojciec, cały czas on ich zachęca do odwagi. Zauważacie, to Paweł w ogóle non-stop. Do odwagi, tak? I do koncentracji duchowej. Wszystko niech się dzieje u was z miłości. A proszę was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami w Achai i że poświęcili się służbie dla świętych. Proszę, abyście i wy się poddali takim ludziom. I każdemu, kto współpracuje i pracuje. Paweł pokazywał system wartości też w Królestwie. Wiecie, czym jest system wartości duchowej w Królestwie, tak? Zobacz. A proszę was, bracia, i mówię o domu Stefana, abyście się poddali takim ludziom i każdemu, kto współpracuje i pracuje. Czyli Paweł pokazywał wartość duchową na podstawie, tak, realnego rozwoju służby duchowej. Mówi to jest dowód. To jest dowód. Jeden taki usługujący, tam mu zarzucają też różne rzeczy. Facet pracuje, ma służbę w Meksyku i ma kilkaset już odnotowanych wskrzeszeń w swojej służbie. I on fajnie mówi przed kamerami, mówi tak. Chcesz mi zwracać uwagę? Będę cię słuchał, jeśli wskrzesiłeś przynajmniej jednego człowieka z martwych. Jak nie wskrzesiłeś nikogo z martwych, tak? To nie tłumacz mi różnych rzeczy.
Strzeź chociaż jednego w imieniu Jezusa i przyjdź do mnie i powiedz mi wtedy, że błądzę. Rozumiecie? Ty w ogóle... Paweł pokazuje, jak jest ustawiony hierarchiczny system wartości w duchu. A cieszę się z przybycia Stefana i Fortunata i Achaika, bo oni pod waszą obecność was, pod naszą nieobecność was zastąpili. Odnieśli bowiem na duchu mnie i was. Szanujcie więc takich mężów. Widzimy tego Pawła, który jest w stanie się przyznawać do tego, że było mu ciężko. Tak? To w ogóle, rozumiecie, on pokazuje, cały czas musicie, jak będziecie czytać apostoła Pawła, w ogóle jego listy, to musicie widzieć, jak ten człowiek jest świadomy tego, że on jest trójjedyny, że on ma ducha, duszę i ciało. I że tak samo, jak każdy inny człowiek, mimo że ma potężne namaszczenie, potrzebuje podniesienia, potrzebuje opieki, potrzebuje pocieszenia. I to jest w ogóle ciekawa rzecz, co on tutaj pokazuje na swoim przykładzie. Jak Kościół potrzebuje siebie nawzajem. Rozumiesz? Tu może ktoś być niesamowicie używany przez Boga, tak? Ale on musi mieć ze sobą ludzi, którzy w miłości, tak, będą przy nim stać. Stąd jak my uczymy ludzi o Kościele, to pokazujemy, że są jedni ludzie, którzy są z przodu, a są drudzy, którzy są z tyłu. I ci z przodu bez tych z tyłu nie są w stanie zafunkcjonować. My robiliśmy nabożeństwo na dworzu 3 tygodnie temu. Wiecie, żeby wyprowadzić 100 ludzi na dwór i zrobić pełne kilkogodzinne nabożeństwo, to jest potrzeba 2 dni. 2 dni pracy fizycznej ludzi. Pracy fizycznej. Potrzeba kilka samochodów półciężarowych, potrzeba, rozumiecie, to takich rzeczy potrzeba w ogóle, żeby zrobić. Cały jeden samochód, krzeseł, inny sprzętu, następny oprawy całej i tak dalej, no nie? Żeby zrobić kilkugodzinne nabożeństwo na dwór. Ktoś mówi, a to, o super, mówi, to będziemy, zrobimy co tydzień. Ja mówię, co tydzień robienie nabożeństwa na dworzu kosztuje to, że masz 3 dni pracy. 3 dni pracy, tak? To jest bardzo trudne działanie. W ogóle działanie w Królestwie Bożym jest trudne, jeżeli ludzie nie rozumieją, jak bardzo siebie nawzajem potrzebują. I Paweł tutaj pokazuje, mówi, podnieśli na duchu? Nie. Mówię, podnieśli mnie na duchu ci ludzie. Pozdrawiam was z zbory azjatyckie. Pozdrawiam was w Panu serdecznie Akwila i Prysylla ze zborem, który jest w ich domu. Widzimy, że w tamtych czasach już funkcjonowały kościoły w domach i kościoły, które były poza domami. Kościół w Efezie, w którym Paweł w tamtym czasie przebywał, kiedy pisał list do Koryntian, był w tamtym czasie pierwszym mega kościołem. Już dzisiaj naukowcy twierdzą, że mogło się zbierać nawet do 100 tysięcy ludzi tam na jednym miejscu. Rozumiecie? To jest szok w trampkę. W tamtym czasie. W Efezie. Tam, gdzie był kult Artemidy Efeskiej, nie? Ja, Paweł, dopisuję tu pozdrowienia moją ręką. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. O, cały Paweł. Jeśli kto nie miłuje Pana, bo to oryginał to jeszcze inaczej mówi. Kto nie miłuje Pana, ten jest przeklęty. W ogóle, takie teksty, bo to w tej naszej Biblii są takie teksty. W ogóle, i teraz chcę, żebyście zrozumieli w ogóle, że prawdziwa miłość to nie jest coś, to nie jest chory sentymentalnie układ jakiś. Okay? Bo powiedz, stwierdza fakty. Kto nie miłuje Pana, ten jest przeklęty, koniec. Miłujesz Pana, nie jesteś przeklęty. Przeklęty. O, jesteś ograniczony, nie masz nic do powiedzenia. W ogóle, rozumiesz? Maranatha. Jeszcze potem był jakimś, nie wiem, jakim to jest w ogóle języku. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z nami. Miłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen. Paweł, kiedy on pisał ten list, był już człowiekiem dość starym. Widać, że to w ogóle ktoś pisze. To ktoś pisze za niego, bo to nie on pisze, bo ja się swoją ręką podpisuję pod tym wszystkim. Ale Paweł reguluje rzeczy zarówno takie psychofizyczne w życiu Kościoła, jak pokazuje głębokie objawienia. Jak będziecie studiowali list do Koryntian, a ja was zachęcam, żebyście takie rzeczy sobie wyciągali. I w ogóle, kiedy studiujecie Pismo Święte, tak, to pamiętajcie, że wasze życie modlitewne jest gwarantem prawidłowości postrzegania tego, co jest w Piśmie Świętym. Bez silnego życia modlitewnego rzeczy z Pisma Świętego są dla ciebie niejasne, nieklarowne.
Ale kiedy masz życie modlitewne, to Duch Święty skieruje Cię do wszystkich potrzebnych Tobie źródeł, abyś zrozumiał te rzeczy. Ja dzisiaj, tak, jestem po sięgnięciu do mnóstwa źródeł związanych z tamtym okresem czasu. Ja się dowiedziałem dzięki Duchowi Świętemu w sposób pośredni i bezpośredni, co w ogóle się wtedy działo, jak on myślał tym Pawłem. Ja dzisiaj rozumiem Pawła. Ja czytam dzisiaj Pismo Święte, Pawła rozumiem. Ja nawet w ogóle rozumiem, czytam Pismo, w ogóle rozumiem Cię, Pawle. Kiedyś wierzę, że stanę, jak będę w niebie, to mu to powiem. W ogóle powiem, w ogóle, Paweł, dziękuję Ci w ogóle, że miałeś życie modlitewne i że dałeś się Bogu użyć, nie? Dziękuję w ogóle. Bo mu podziękuję, nie? Podziękuję mu za to, że się dał, że miał życie modlitewne, dał się Bogu użyć. Tak? Że ja dzisiaj mogę rozumieć Jego. Chcę, żebyście wiedzieli, że On był człowiekiem takim jak my. Był potężnym Bożym narzędziem, a jednocześnie był człowiekiem. Przeżywał problemy, kłopoty i frustracje. Nie był też nieomylny. Mylił się, błądził, upadał, powstawał, tak? Ale napisał facet 2/3 Nowego Testamentu. 2/3 Nowego Testamentu napisał. Kiedyś ktoś powiedział, że gdyby miał porównać do jakiegoś zjawiska życie Pawła, to porównałby go do jechania kabrioletem 200 na godzinę w betonową ścianę z wiarą, że się ją przejedzie na wylot. Rozumiesz? Że taki był święty Paweł. Facet założył ogromną ilość kościołów. Potem prowadził apostolsko te kościoły. Korygował je, bo w tym liście do Koryntian jest wiele korekt. Przemieszanych z objawieniami. Czyli ten Paweł z jednej strony korygował psychofizycznie, mówi, słuchajcie, taką rzecz trzeba zrobić, to kupcie, tamto zróbcie, ty to zrób, ty się zacznij czesać, a ty byś coś innego tam zrobił. To rozumiem, takie rzeczy robił. A z drugiej strony pokazał głębie duchowe. Uczcie się też podczas rozwoju waszego życia modlitewnego wyciągać doktryny, tak? I nie robić doktryn z czegoś, co doktryną nie jest. Doktryny to są rzeczy stałe i niezmienne. Ale w listach znajdziecie też rzeczy, które są zmienne. Które były tylko na przykład do Koryntian pisane, do nikogo więcej. Bo to im były potrzebne te rzeczy. Tak samo jak przyjeżdżam do was i mówię o jakichś sprawach związanych z tą wspólnotą, to jest do tej wspólnoty. To nie dotyczy żadnej innej wspólnoty, to jest do tej wspólnoty. Nasze rozmowy, kiedy prowadzimy, to jest do was, na przykład jako do pastorów, to ja do was tak mówię, a do kogoś mówię zupełnie coś innego. Nie można zrobić doktryny z pewnych rzeczy, ale pewne rzeczy są doktrynalne. Widzicie, Pismo Święte jest niesamowitą głębią. Nie jest jedynym głosem Boga do nas, bo tak nie jest. Ale jest częścią, bardzo ważną częścią głosu Boga do człowieka. I życzę wam, żebyście byli Pawłowi. Życzę wam też, żeby Biblie wasze śmierdziały. I żebyście musieli je często wymieniać. Tego wam życzę. Bo to jest materiał, który należy wymieniać, tak jak się wymienia części w samochodzie. Tak? Się zużywają, trzeba je wymieniać po prostu. Jak się ich nie wymienia, to nie można z tego korzystać. Życzę wam, żeby też wasze Biblie były przepełnione zapiskami o waszych osobistych objawieniach, które wynikają z waszego głębokiego życia modlitewnego. Żebyście mogli potem otworzyć wasze Pisma Święte i żebyście mogli z tego kazania głosić. Nie czytać ludziom Biblię. Tam Biblię przeczytać to każdy kretyn potrafi, to nie czytać. Tak? Nie potrzeba tego. Ale żeby wasze objawienia tutaj były. Powypisywane, pokreślone po w różnych miejscach, żebyście wzięli i powiedzieli, oho, tutaj tu miałem słowo od Pana, to wygląda tak, a to wygląda tak, i żebyście mogli to podać ludziom, którym będziecie potem głosić Chrystusa. Pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Ci za to, że dzisiaj mogliśmy słuchać Twojego Słowa i zapowiednio przyjmować Twoje Słowo. Ojcze, ja modlę się, aby każda z tych rzeczy, która była tutaj powiedziana, wpłynęła na ludzi, Ojcze, dogłębnie, żeby to było przyjęte jako Twoje Słowo. Duchu Święty, ja modlę się też o tych ludzi, którzy będą tego słuchać w internecie, Ojcze, po całym świecie. Niech to do nich dociera, Ojcze, niech to przenika ich umysły, niech to zmienia ich na Twój obraz. Ojcze, ja modlę się, aby cały ten list do Koryntian, Ojcze, który jest błogosławieństwem dla mnie, Ojcze. Błogosławił, Ojcze, Twoją mądrością, Twoją mocą i Twoją siłą ludzi, którzy będą go dotykać, Ojcze.
Ojcze, to wykład Twoich słów oświeca, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa,